Witam Was wszystkich w dzisiejszym poradniku, takim pseudo można powiedzieć komendowym. Dzisiaj przedstawię Wam sharpness, na przykład 1000, żeby mieć taki bardzo dobry miecz. Ale przed tym oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ mnie to motywuje, wspiera i w ogóle. No, docenia się raczej twórczość innych. Wy też pewnie chcielibyście być docenieni, jak tam nagrywacie cokolwiek. Więc nie przedłużam już, bo pewnie jesteście po to, żeby to zobaczyć. Bierzemy sobie wszystkie rzeczy stąd. Jak widzicie, mamy tak, miecz sharpness 1000, oczywiście, komendy macie wszystkie w opisie. Tutaj mamy protection, fortune, efficiency, unbreaking. No i działa to mniej więcej, no po prostu takie ulepszone enchanty, no chyba każdy zna enchanty z Minecrafta. Wszystkie komendy, jak już mówiłem, macie w opisie, tak się to prezentują. Oczywiście tutaj, jak macie level, możecie sobie to zmieniać, na przykład, nie wiem, 999... Jakbym dał 4 razy 9, to jest chyba za duże. A nie, jest ok, widzicie? Mam taki miecz dobry i teraz sobie zrespimy zombiego i zobaczymy, jak on to... O, na strzała bierze, jak widzicie. I to będzie tak za każdym razem. Żadnego efektu nie mam, jak widzicie, więc komenda działa. Nawet wypadło żelazo. A no, to jest chyba mało proste szans. Mamy jeszcze kill-off z efficiency oraz fortunką. Więc game mode survival. Jak widzicie, kopię to bardzo fajnie. No tak jak na serwerach Mega Drop Hardcore właśnie są takie kill-offy. No i one właśnie tak kopią szybko. Tak samo z obsydianem. Weźmy sobie szybko creative obsydian. I obsydian niszczą tak samo szybko. Game mode survival. Patrzcie, o, sobie tak możecie obsydian niszczyć szybko. To jest bardzo fajna rzecz, podoba mi się, że możecie sobie fajnie takie, na przykład mapki fabularne, coś zrobić właśnie z takimi kill-offami albo coś. No i mamy jeszcze na przykład protection, więc jak was, nie wiem, Ender Dragon uderzy czy cokolwiek, jakiś mocny mob leader, to po prostu wam nie zadasz tyle obrażeń. No i mamy jeszcze kill-off z fortunką. Jak widzicie, wypada o wiele więcej diaksów. Oczywiście mógłbym ustawić tutaj, nie wiem, 10 razy więcej wypadałoby mi z 10 staków tych diamentów, ale i tak to jest dużo, no bo... Tam po 4 rytach mam aż tyle tych diamentów. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobają takie rzeczy i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że poradnik przydatny. Wszystkie komendy macie w opisie. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Nara, widzowie.